Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam, witam wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania, to Państwowa Straż Pożarna w trosce o bezpieczeństwo społeczeństwa polskiego. Któż byłby kompetentniejszy w podjęciu tego tematu, jak nie pan generał brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, który jest naszym dzisiejszym gościem, którego serdecznie witam. Szczęść Boże. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Panie generale, nowy rok, nowe wyzwania, nowe sprawy przed Strażą Państwową Strażą Pożarną, przed Ochotniczą Strażą Pożarną. Każdego dnia tak wiele akcji, które podejmujecie Państwo dla naszego bezpieczeństwa, dla ratowania życia, dla ratowania zdrowia Polaków. Chociażby dzień dzisiejszy, prawda, pożar na Białołęce. I czy wiemy już, jaka jest sytuacja, czy ten pożar został opanowany? Tak, ten pożar to był duży pożar, to był obiekt o wymiarach 100 na 40 metrów. Także 4000 metrów kwadratowych. Był to magazyn artykułów spożywczych. Został opanowany, trwa w tej chwili dogaszanie tego magazynu. Pierwszy miesiąc nowego roku dobiega końca. My chcemy też spojrzeć na ten miniony czas roku 2018. Jaki to był czas dla Straży Pożarnej w naszej ojczyźnie? Proszę Ojca, to był dla nas trudny rok, natomiast był to dobry rok, choć trudny. Wyjeżdżaliśmy 502 tysiące razy. W 2017 roku wyjeżdżaliśmy 520 tysięcy razy. Do pożarów, niestety, ilość pożarów w roku 2018 wzrosła w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2017 pożarów było 126 tysięcy, niestety w 2018 było 149 tysięcy. Wzrosła nam ilość pożarów budynków mieszkalnych. Było ich blisko 34 tysiące w roku 2018, wzrost było ponad 1000 tych pożarów. Niestety również wzrosła nam ilość pożarów lasów. Tych pożarów było blisko 9 tysięcy i tu jest wzrost olbrzymi, o 5200 pożarów. Także pracy mieliśmy bardzo dużo. Ta ilość pożarów jest związana również z pogodą, która była w 2018 roku. Było to lato suche, ciepłe, gorące. Również występowały wichury, tylko krótkotrwałe. Ale to suche lato powodowało, że tych pożarów mieliśmy zdecydowanie więcej. 2018 rok i zwiększenie liczby pożarów. Z jednej strony pan generał wspomniał, że przyczyną była pogoda, jeśli chodzi chociażby o pożary lasów, a jeśli chodzi o pożary mieszkań, jaka jest główna przyczyna tych pożarów? Proszę Ojca, w lasach 94% pożarów powstaje na skutek działalności człowieka, więc winnym jest człowiek. I tak samo, jeśli chodzi o mieszkania, o domy. Nie zawsze w sposób właściwy dbamy o swoje bezpieczeństwo, o mieszkania, o domy. Bardzo często, do tej pory tak się zdarza, jest to dość częste zjawisko, gdzie istnieje instalacja elektryczna prowizoryczna. Ostatnio na Dolnym Śląsku zginęły 4 osoby, gdzie instalacja elektryczna była prowizoryczna, były wprowadzone grzałki elektryczne do pieca, a przewody były niewłaściwe, które nie wytrzymały tak dużego obciążenia prądem. Nie wiem dokładnie, jaka jest przyczyna, bo przyczyna dopiero będzie badana, ale wyraźnie ślady wskazują, że tak mogło być. Mieszkamy również nie wszyscy w nowych domach. Mieszkamy również w domach starszych, gdzie instalacje elektryczne są jeszcze wykonane w przewodach aluminiowych. One nie wytrzymują obciążenia, które dzisiaj nakładamy na te instalacje. Proszę popatrzeć, co się dzieje dzisiaj w kuchni. Mamy ekspresy do kawy, które ich obciążenie to jest 2 kW. Są czajniki elektryczne do wody. Są różnego rodzaju roboty domowe. Kiedyś nie było takiego obciążenia, instalacja wytrzymywała. Teraz nie wytrzymuje. Bardzo często nie zwracamy uwagi, zostawiamy urządzenia różnego rodzaju, również telewizory, inne urządzenia włączone. Wychodzimy z mieszkania, to również jest przyczyną. Również, tak jak my to nazywamy, w Straży Pożarnej wjeżdżamy do mięsa w garnku.
Również zostawiamy bardzo często na moment jakąś potrawę na kuchence. Wychodzimy z mieszkania, bo mamy wrócić za 5 czy 10 minut. Wracamy i już jest za późno. I to są takie najczęstsze przyczyny. Zimą występuje dodatkowe takie obciążenie, ogrzewanie. Niestety również dogrzewamy się przy pomocy gazu, przy pomocy butli gazowych, przy pomocy piecyków, które są do tych butli podłączone. Materiały palne, łatwo palne znajdują się bardzo blisko takich urządzeń i również dochodzi do pożarów. Także to są takie najczęstsze przyczyny, natomiast generalnie sami te pożary wywołujemy. Gdy spojrzymy na liczbę pożarów wywołanych właśnie przez nieostrożność, przez różnego rodzaju czynniki, to tych pożarów więcej jest latem czy zimą? Jeśli chodzi o lasy, o nieużytki, to oczywiście wiosną i latem, do pewnego okresu takiego wczesnej jesieni. Natomiast w mieszkaniach, generalnie w budynkach, jest to zimą. Wtedy właśnie, kiedy są te sezony grzewcze, kiedy dłużej jesteśmy w domu, kiedy więcej urządzeń, jak jesteśmy w domu, podłączamy również w tych mieszkaniach, dłużej przebywamy i wtedy dochodzi do tych zdarzeń. Proszę zauważyć, że większość zdarzeń takich groźnych zachodzi wtedy, kiedy jesteśmy w mieszkaniach w weekendy, na przykład w piątki, w soboty, w niedzielę dochodzi do właśnie takich nieszczęśliwych zdarzeń. Ale doszły jeszcze inne pożary. W roku 2018 pożary składowisk śmieci, odpadów, przetwórni tych materiałów. Również było tych pożarów bardzo dużo, bo tych pożarów w 2018 roku było 243. Było to o 100% więcej niż w roku poprzednim, więc w 2017 roku. I pomimo tego, że prowadzimy działalność, Państwa Straż Pożarna prowadzi działalność taką kontrolną, mamy swoje wydziały rozpoznawania zagrożeń, no nie jesteśmy w stanie ustrzec się przed takimi pożarami, w których generalnie winnym również był człowiek. W wypadku właśnie tych pożarów związanych z wysypiskami śmieci, których no w ubiegłym roku była taka, można by to ująć, plaga. Czy przepisy, czy zabezpieczenie właśnie takich miejsc uległo zmianie? Tak, uległy przepisy zmianie. W tej chwili każdy, kto chciałby uruchomić tego typu działalność, musi uzyskać opinię Państwowej Straży Pożarnej. Więc my wcześniej wtedy sprawdzamy i wydajemy tę opinię. Jeżeli jest pozytywna, to wtedy będzie mógł prowadzić taką działalność, jeżeli oczywiście spełni ten ktoś jeszcze dodatkowe inne uwarunkowania. Jeżeli nie dostanie od nas opinii pozytywnej, to oczywiście nie będzie mógł prowadzić takiej działalności. My takich składowisk w 2018 roku skontrolowaliśmy ponad 1300. I na 1300 większość z nich, 80%, nie spełniała wymagań bezpieczeństwa. Doszło do pożarów. Mało tego, znaczna część tych pożarów były to składowiska no, w pewnej części nielegalne. Co innego było deklarowane, że tam będzie składowane, a inne materiały były składowane. Nie były spełnione wymagania dróg pożarowych, różnych przepisów innych, instrukcji bezpieczeństwa, potężnego sprzętu gaśniczego, zaopatrzenia wodnego. Składowanie było do tak dużej wysokości, że kiedy chodziło do pożaru, te składowiska paliły się długo. I takim przykładowym dużym składowiskiem, składowiskiem tych odpadów było składowisko w Zgierzu koło Łodzi, gdzie gasiliśmy to przez dwa tygodnie. Tego typu akcje są bardzo długotrwałe, wyczerpujące. W sumie tam brało udział, gdybyśmy policzyli codziennie pracę strażaków, których tam wymienialiśmy, to prawie 1500 strażaków i blisko 400 samochodów pożarniczych. To są akcje długotrwałe. Samo spalanie tego typu materiałów powoduje zatrucie środowiska. Także w dużej mierze nasze środowisko też zostało tam zrujnowane.
Panie generale, na początku bieżącego roku wstrząsnęła nami tragedia w Koszalinie, kiedy to w pożarze Escape Roomu zginęło 5 młodych dziewczyn i w związku z tym tragicznym wydarzeniem została wszczęta kontrola właśnie takich ośrodków. Jak ta kontrola właśnie wykonywana przez Państwową Straż Pożarną przebiegła? Jakie są rezultaty tych spotkań w tych miejscach i tej kontroli? Proszę ojca, to była olbrzymia tragedia. Każdy człowiek, który ginie, jest to zdarzenie tragiczne. I my, strażacy, to nie jest tak, że wyjeżdżamy do takich zdarzeń i jesteśmy potem jak gdyby znieczuleni. Nie, my to również przeżywamy. Ten pożar, może kilka słów o tym powiem, ten pożar wybuchł po godzinie 17. Dostaliśmy zgłoszenie o godzinie 17.15. Po minucie strażacy wyjechali w Koszalinie. Jest to miasto ponad 100 tysięcy mieszkańców. W piątek po południu, kiedy również występują korki, ludzie wychodzą z pracy. Generalnie to ten dom, w którym doszło do tego pożaru, znajdował się może nie w samym centrum, ale w śródmieściu miasta. Po 4 minutach dojechaliśmy do tego pożaru. Pożar został ugaszony po 10 minutach. Następne 5 minut trwało wydobycie tych 5 młodych dziewcząt, które zginęły na skutek otrucia produktami spalania toksycznymi i czadem. Także my byliśmy tam bardzo szybko. Jakie były przyczyny? Oczywiście prokuratura, policja bada te przyczyny, natomiast ten obiekt nie spełniał jakichkolwiek wymagań bezpieczeństwa. W pokoju o powierzchni 15 metrów kwadratowych była wydzielona część, taka około 7 metrów, 7 chyba i 30 metra. Te dziewczęta były zamknięte w tym pokoju i no, odgadując pewne zagadki, miały odnaleźć wyjście i wydostać się na zewnątrz. Doszło do pożaru w tej części tego dużego pokoju. Także pożar nie przemieścił się do tej mniejszej części, natomiast gazy te pożarowe tam już się dostały. I dziewczęta nie mogły wyjść z tego pokoju. Tam nie było w tym pokoju ani podręcznego sprzętu gaśniczego, ani odpowiedniego wyjścia ewakuacyjnego, ani możliwości zaalarmowania osoby, która obsługiwała tę działalność gospodarczą. W tym pokoju obok, w tym dużym pokoju, były 3 gaśnice, które nawet nie były uruchomione. Znajdowały się 3 butle 11-kilogramowe, każda z gazem. Były piecyki gazowe, jeden działał. Prawdopodobnie to była przyczyna tego pożaru. Tego typu działalność nie jest zgłaszana do Państwowej Straży Pożarnej. My nie wiemy, że taką działalność ktokolwiek rozpoczął. Mało tego, taką działalność można zarejestrować w ciągu jednego dnia i była rejestrowana pod różnym szyldem, jako działalność naukowa, szkoleniowa, zabawowa, sportowa. Więc jeżeli ktoś rejestruje taką działalność pod szyldem na przykład szkoleniowym, bo udziela korepetycji, no to przecież nikt mu nie będzie sprawdzał tego pomieszczenia. Okazało się, że te pomieszczenia, tak jak powiedziałem, nie spełniały wymagań. Tam była również prowizoryczna instalacja elektryczna w tym pomieszczeniu. Mówię, nie było możliwości wyjścia. To była olbrzymia tragedia, ale też winny tej tragedii jest człowiek. Bo gdyby były spełnione wszystkie wymagania, to do tej tragedii by nie doszło. Zostały zmienione przepisy, rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji zostało błyskawicznie zmienione i zgodnie teraz z tym rozporządzeniem, żeby uruchomić tego typu działalność, będzie trzeba spełnić pewne wymagania, więc będzie trzeba przeprowadzić próbną ewakuację przy obecności specjalistów, więc albo inżynier, albo magister inżynier pożarnictwa, bądź rzeczoznawca do spraw ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli będzie to spełnione, komendant powiatowy otrzyma taką informację, będzie mógł to sprawdzić, ale będzie wiedział, że taka działalność w ogóle istnieje. W internecie znaleźliśmy ponad 1000 takich działalności. Część z tej działalności jest prowadzona w okresach letnich, na przykład w miejscowościach nadmorskich, nawet w różnego rodzaju namiotach i to również zagraża życiu i zdrowiu ludzi. Dotarliśmy do 510 takich działalności. Skontrolowaliśmy je. Ponad 2000 mieliśmy, ta działalność w tych 510 lokalach miała ponad 2000 niedopełnień
jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, bo to nie tylko kwestie pożarowe. Część z tych lokali, 70 zostało zamkniętych, dostały taką decyzję. W ponad 60 właścicieli zostało ukaranych mandatami karnymi. My te lokale sprawdzaliśmy również i wcześniej. Nie wszystkie, nie na taką skalę, bo tak jak powiedziałem, my nawet nie wiedzieliśmy, że one są. Te lokale będą teraz ponownie, te, które zostały i dalej funkcjonują, będą ponownie przez nas również skontrolowane i sprawdzone. Jesteśmy przy temacie bezpieczeństwa. Trwają ferie. Wielu młodych ludzi, dzieci wyjeżdża na właśnie czas, zasłużony czas wypoczynku. Są to niejednokrotnie zorganizowane wyjazdy grup w różne miejsca. I aby taki wyjazd był bezpieczny i właściwie też przeprowadzony, to jednym z warunków jest zgłoszenie do kuratorium takiego wyjazdu przez organizatora. A tam trzeba podać również opinię straży pożarnej. I wiemy, że Straż Pożarna na terenie całej Polski przeprowadza tego typu badania. Jak to wygląda? Czy ten standard, czy te zabezpieczenia przeciwpożarowe są obecne? Czy to wszystko idzie w dobrym kierunku, czy jednak są jeszcze spore zaniedbania? W przypadku ferii zimowych te zaniedbania, obiekty, w których przebywają dzieci, które my sprawdzamy, na ogół spełniają. Większość z nich spełnia te wymagania. Są to domy wczasowe, hotele, które na co dzień funkcjonują i muszą spełniać te wymagania. My tam jesteśmy na kontrolach dość często i chociażby nawet pod tym względem my patrzymy oczywiście pod kątem bezpieczeństwa, ale właściciele, no, kiedy dostają od nas nakaz zlikwidowania takich niedociągnięć, więc się dostosowują. Więc tutaj takich problemów za dużo nie ma. Ale na wszelki wypadek my wszystkie te obiekty sprawdzamy. Tak jak wyjazd dzieci autobusem również jest kontrolowany na przykład przez policję, ten autobus czy jest sprawny, czy spełnia wszystkie wymagania, tak samo my tutaj sprawdzamy. Choć zdarzają się różne przypadki, gdzie na przykład nie jest zgłoszony na taka działalność, nie jest zgłoszone przebywanie takiej ilości dzieci w takich budynkach. Straż Pożarna szkoli, my edukujemy również dzieci. Mamy 335 komend powiatowych i miejskich, w których nie we wszystkich, ale w 71 takich komendach mamy tak zwane pokoje, sale edukacyjne, w których szkolimy dzieci. W niektórych komendach to szkolenie dzieci zapisują się, szkoły zapisują się już nawet na kilka miesięcy naprzód. I to szkolenie tych dzieci polega na tym, że oczywiście mówimy o telefonach alarmowych, mówimy jak się zachować podczas pożaru, ale nie tylko. Również edukujemy dzieci pod względem bezpieczeństwa, jak zachować się podczas ferii czy podczas letnich wakacji. I dzieci bardzo chętnie słuchają, są zainteresowane i powiem, że nawet dochodzi do sytuacji, że to dzieci informują o tym, że widzą jakieś zagrożenie. Natomiast my te wszystkie obiekty, żeby było bezpiecznie, my sprawdzamy. Oprócz tego te obiekty podlegają również innym kontrolom. Tak samo kontrola na przykład kominiarska, również pod względem elektrycznym te wszystkie instalacje również muszą być sprawdzane. Instalacje wentylacyjne, kominowe również muszą być sprawdzone. Także na ogół mówię, one spełniają wymagania. Gorzej było w wakacje, kiedy są obozy, również one są zgłaszane do kuratorium, również żeby przeprowadzić taki obóz czy taką kolonię gdzieś na wolnym powietrzu, trzeba było uzyskać opinię pozytywną Państwowej Straży Pożarnej. My opracowaliśmy wytyczne do organizacji takich obozów. Te wytyczne są w kuratoriach i wszyscy organizatorzy mogą się nimi posługiwać. Również we wszystkich obozach, które były organizowane w ubiegłym roku, na przykład te obozy harcerskie, ale nie tylko, było ich dużo, wiele ponad 1000, my również tam odwiedzaliśmy te obozy, uczyliśmy dzieci, jak się zachować, kiedy dojdzie do zagrożenia, jak się ewakuować z tych miejsc, no ale zwracaliśmy uwagę, czy w ogóle w tym obozie jest bezpiecznie. Zwiększyliśmy intensywność tych kontroli i takiej pomocy po tej tragedii w 2017 roku, po tych wichurach w Suszku, gdzie zginęło dwoje harcerzy.
Co w wypadku, o którym pan generał wspomniał, że dana grupa przebywa w ośrodku, w budynku, który nie jest odebrany przez Straż Pożarną, który nie ma takiego zaświadczenia, który nie jest zgłoszony do kuratorium. Jakie jest tutaj pole działania, chociażby dla rodziców? Rodzice powinni jak najszybciej poinformować nas, więc Straż Pożarną, czy pod numerem alarmowym 112, czy 998, mogą poinformować również inne służby, jeżeli jest tam Straż Miejska, czy Gminna, Policja oczywiście, mogą poinformować, że mają tu wątpliwości i wtedy my tam na pewno pójdziemy. Jeżeli się okaże, że ten budynek nie spełnia wymagań, to będzie zakaz prowadzenia tej działalności dzieci niestety, ale będą musiały być jak najszybciej z tego budynku zabrane. Zima to ten czas szczególny, w którym mamy do czynienia jeszcze z jednym niezwykle groźnym niebezpieczeństwem, jakim jest czad. Państwowa Straż Pożarna już od lat prowadzi również edukację w tym zakresie, także poprzez antenę telewizji Trwam Radia Maryja. Jakie są rezultaty tejże kampanii na rzecz walki z czadem? Niestety, rezultaty w roku 2018 w porównaniu z rokiem 2017 były niekorzystne. Zginęło 71 osób na skutek zatrucia czadem, tlenkiem węgla. Natomiast w 2017 roku było to 61 osób. W poprzednich latach było dla odmiany gorzej, bo było nawet i po 100 takich przypadków śmiertelnych. Ale również takie przypadki są nieoceniane przez nas jako zatrucie czadem, bo bardzo często najpierw gdzieś mieszkaniec jakiegoś mieszkania, domu zatruł się czadem, a potem doszło tam do pożaru. No i my wtedy oceniamy, że było to zdarzenie śmiertelne na skutek pożaru. W tym sezonie grzewczym, sezon grzewczy jest od 1 października do końca marca, więc od 1 października do tej pory na skutek tego działania negatywnego czadu zginęło 39 osób. Ale jest to mniej niż w ubiegłym roku, także to jest pocieszające, bo w ubiegłym roku zginęło w tym samym okresie czasu ponad 40 osób i mam nadzieję, że to będzie wszystko. I co możemy robić, aby uchronić się przed czadem? Musimy dbać o urządzenia, którymi się posługujemy. Są to piece gazowe, ale nie tylko. Również na materiał inny, stały, są również piece olejowe. I one powinny być konserwowane przez uprawnione do tego osoby. Powinniśmy zwracać uwagę na to, żeby przewody kominowe, przewody dymowe również były czyszczone. Jeżeli chodzi o budynki zbiorowego zamieszkania, to one są czyszczone raz na rok, są czyszczone i administracja o to dbają. Jeżeli chodzi o mieszkańców domków, na przykład jednorodzinnych, no nie ma takiego wymogu. One powinny być czyszczone, ale może czyścić te przewody sam właściciel. Nie zawsze jest w stanie to zrobić, nie zaprasza tego kominiarza i potem może dojść do tragedii. Również kwestia jest wentylacji w mieszkaniu, bo czad. Czad jest tlenkiem węgla, jest to produkt niepełnego spalania różnych materiałów. Więc jeżeli dopływ tego powietrza, więc tlenu do paleniska jest mniejszy i dojdzie do tego spalania niepełnego, wytwarza się czad. Bardzo często wyposażamy stare mieszkania w nowe okna. Te okna są szczelne, bardziej hermetyczne i nie wpuszczają tego powietrza do mieszkania. Powinniśmy mieszkanie przewietrzyć, powinniśmy zwracać uwagę na klasę tych okien. One mają możliwość wpuszczenia pewnego takiego rozszczelnienia kontrolowanego powietrza, żeby dostało się do mieszkania. Natomiast czad jest gazem, który nie ma smaku, nie ma zapachu, nie ma koloru. My go nie widzimy i nie jesteśmy w stanie, ludzie nie są w stanie wykryć swoimi zmysłami. I możemy zaopatrzyć się w czujkę czadu. One nie są aż tak kosztowne, kosztują od 30 do 100 zł nawet, ale taka czujka nas ostrzeże. Jeżeli dojdzie do tego, że czad zacznie powstawać, to wyzwoli alarm, sygnał długi, akustyczny i wtedy no, będziemy o tym wiedzieli. I musimy wiedzieć również, jak się zachować, że jeżeli tak, to otwieramy okna, na rozcież, wzywamy, jeżeli jest potrzeba, Straż Pożarną, opuszczamy w ogóle to pomieszczenie i o tym proszę pamiętać. Powinniśmy o tym ostrzec, o tym zdarzeniu sąsiadów,
bo czad różnymi kanałami wentylacyjnymi może dostać się do innych mieszkań. Państwowa Straż Pożarna to trzon naszego bezpieczeństwa, jeśli chodzi o pożarnictwo, ale nie tylko, bo tutaj już mówimy, prawda, zakres działań Państwowej Straży Pożarnej jest no, niezmiernie duży. Ale takim ważnym, jakże ważnym trzonem działalności jest także Ochotnicza Straż Pożarna, która niejednokrotnie chociażby przyjeżdża też pierwsza na te miejsca, prawda, gdzie się toczy właśnie walka z pożarem. I jaka jest sytuacja Ochotniczych Straży Pożarnych? Jak wygląda również dofinansowanie tych jednostek, tak aby ten sprzęt, którym dysponują ochotnicy, no był sprzętem faktycznie coraz lepszym, coraz bardziej profesjonalnym. Tak, proszę ojca, Ochotnicza Straż Pożarna odgrywa ogromną rolę. Pan minister Jarosław Zieliński używa takiego zwrotu, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo to pożarowe, to w naszym kraju są dwa płuca. Jedno płuco to Państwowa Straż Pożarna, a drugie to Ochotnicza Straż Pożarna. Ja może przykładowo podam i przypomnę, że Państwowa Straż Pożarna to 501 jednostek ratowniczo-gaśniczych. Blisko 16 200 jednostek jest Ochotniczych Straży Pożarnych. Te jednostki w pewien sposób się dzielą. Część tych jednostek spełniających pewne wymagania sprzętowe, szkoleniowe, ilości członków jest włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. I takich jednostek lepiej wyposażonych, lepiej wyszkolonych druhów jest 4000 na dzień dzisiejszy, 4439. I po tej ilości tych wszystkich jednostek, ach, jeszcze, strażaków Państwowej Straży Pożarnej jest blisko 31 tysięcy, a druhów Ochotniczych Straży Pożarnych jest około 700 tysięcy. Tych, którzy są włączeni do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest około 140 tysięcy. Ale już widać, jaka to jest ilość i jaka ilość jest jednostek. Jednostki Państwowej Straży Pożarnej są rozsiane na terenie naszego kraju no, zdecydowanie rzadziej. Jeżeli dochodzi do jakiegoś zdarzenia, to my musimy dojechać. Przejechać większą drogę. Ochotnicze straże pożarne, które alarmujemy i dysponujemy do takiego zdarzenia, te, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, mają zdecydowanie bliżej. Na ogół w ciągu 15 minut przy tym zdarzeniu są. My mamy podobny czas, ale tak mówię, to jest maksymalny czas 15 minut, a ci druhowie bardzo często są już po kilku minutach, bo to zdarzenie jest w ich pobliżu. I pierwsi przystępują do, bardzo często przystępują pierwsi do działań, z tym, że tak to jest poza aglomeracjami miejskimi, bo w aglomeracjach miejskich ochotnicze straże pożarne występują sporadycznie, bardzo rzadko albo w niewielkiej ilości. Druhowie, żeby mogli realizować swoje zadania, muszą być nie tylko bardzo dobrze wyszkoleni, a są szkoleni. Szkolenia prowadzi Państwa Straż Pożarna nieodpłatnie, także druhów my szkolimy. W zakresie ratownictwa medycznego to już muszą szkolić specjaliści, którzy szkolą ci sami, którzy szkolą również i strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Także tutaj to szkolenie wygląda identycznie. Ale oprócz tego druhowie muszą mieć odpowiednie wyposażenie, muszą mieć odpowiedni sprzęt. Jeśli mają sprzętu, nie będą mogli prowadzić takich działań. I z tym sprzętem już bywa różnie. W ostatnim okresie czasu zdecydowany jest wzrost nakładów finansowych, a więc na ochotnicze straże pożarne, a więc znaczna część tego sprzętu, tych środków finansowych kierowana jest na ten sprzęt. I ja również może powiem, 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa modernizacyjna służb mundurowych podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. I w ramach tej ustawy po raz pierwszy, jest to drugi raz w ogóle działająca ustawa, druga ustawa, pierwsza była w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007, ta jest druga, weszła 1 stycznia 2017 roku i w ramach tej ustawy Państwowa Straż Pożarna wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną, po raz pierwszy Ochotnicza Straż Pożarna została ujęta, otrzymaliśmy 1 miliard 723 miliony złotych. W tym 501 milionów 400 tysięcy otrzymały Ochotnicze Straże Pożarne. Większość tych środków przeznaczona jest na zakup sprzętu. I ja może
podam również takie dane. Dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, które nie są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, budżet państwa, minister spraw wewnętrznych i administracji dawał dotację taką finansową i w roku 2015 było to 32,5 miliona złotych. W następnym roku było to już 36 milionów złotych. W roku 2018 było to 41 milionów złotych, 400 tysięcy. Natomiast została ta kwota powiększona o dodatkowe 3 miliony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji przeznaczone na obozy młodzieżowe, o których chciałbym również wspomnieć, dla drużyn młodzieżowych ochotniczych straży pożarnych oraz o posłowie Prawa i Sprawiedliwości zmienili w pewnej części ustawę budżetową, dając dodatkowo blisko 10 milionów złotych, więc było to 56 milionów złotych w ubiegłym roku. W roku 2015 32,5 miliona złotych. Dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 2015 roku było przeznaczonych 73 miliony złotych. W roku 2018 było to już 81 milionów 110 tysięcy złotych. Natomiast w roku bieżącym będzie to 83 miliony 950 tysięcy, no to prawie 84 miliony złotych. Zdecydowany jest tutaj wzrost. Różnica w roku 2018, jeśli chodzi o nakłady finansowe na ochotnicze straże pożarne, w stosunku do 2015 roku wzrosły o 30,4%. To było bardzo dużo. Ale oprócz... Ale też takie pytanie rodzi się, ponieważ widzimy, że środki są, prawda? Są konkretne środki na pomoc dla ochotniczych straży pożarnych. I teraz takie pytanie, jak wygląda rozdysponowanie tych środków, prawda? Straż pożarna, ochotnicza, dajmy na to w jakiejś małej miejscowości, jaką sumę środków otrzyma? Czy jest jakaś właśnie tutaj na ten temat informacja i konkret, który możemy też przekazać? Proszę ojca, ja zostałem komendantem głównym, zostałem powołany na to stanowisko 22 grudnia 2015 roku. Kiedy przyszedłem, praktycznie nie miałem zbyt dużej kontroli nad tymi środkami finansowymi. Część środków, które były środkami tak zwanymi ubezpieczeniowymi, były przekazywane do ochotniczych straży pożarnych, nie wiem na jakich zasadach i komu i w jakiej ilości. Nie wiem, w jaki sposób były rozdysponowane te środki przeznaczone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji dla jednostek w krajowym systemie i te, które nie są w krajowym systemie. I pan minister spraw wewnętrznych i administracji podjął decyzję, że wszystkimi tymi środkami finansowymi będzie zarządzał komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Z każdej tej, jak gdyby, puli tych środków, tylko część jest, no, wszystkie te środki przeznaczone są do jednostek ochotniczych straży pożarnych i one dostają, ale często z takiej puli jest jakaś nieduża kwota. Jeżeli dołożymy do tego z innej puli, na przykład ze środków ubezpieczeniowych, czy z Funduszu Sprawiedliwości, który otrzymaliśmy dzięki ministrowi sprawiedliwości. Ja chciałem powiedzieć, że ochotnicze straże pożarne w 2018 roku po raz pierwszy otrzymały takie środki finansowe i o te środki każda jednostka ochotniczej straży pożarnej poprzez władze samorządowe mogły się ubiegać. I tak to było. Ta kwota to była blisko 103 miliony złotych. I teraz część tych środków była kierowana na przykład do jednej jednostki ochotniczej straży pożarnej, część środków ubezpieczeniowych, część z dotacji ministra i wtedy część z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i wtedy można było kupić już coś konkretnego. I w taki sposób jednostki ochotniczych straży pożarnych sobie tutaj radziły. Ja również może przypomnę, że i powiem, że bardzo mocno dofinansuje jednostki ochotniczych straży pożarnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. I w 2018 roku zakupiliśmy samochodów, które zostały w 50% dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Kupiliśmy 375 samochodów, to znaczy kupiły to jednostki ochotniczych straży pożarnych. W sumie z różnych środków finansowych, które wpłynęły do jednostek ochotniczych straży pożarnych, zostało zakupionych ponad 500 różnego rodzaju pojazdów. Także w roku 2018. Z każdym rokiem następuje wzrost tych zakupów. I z każdym rokiem ta ilość środków finansowych przeznaczonych z budżetu państwa dla ochotników
tak jak przed chwileczką wymieniłem te kwoty, rośnie. Także druhowie mają coraz lepsze, coraz nowsze samochody, coraz lepszy sprzęt, są coraz lepiej wyszkoleni i wyposażeni i są bardzo sprawni. I może jeszcze dodam, że wśród druhów, ochotników, pewna część, i to dość znaczna część, to są strażacy Państwowej Straży Pożarnej. Są to strażacy, którzy na co dzień pracują w Państwowej Straży Pożarnej, ale w swoich miejscowościach, tam gdzie mieszkają, również stają się po służbie druhami i bardzo często to oni też wyjeżdżają do zdarzeń. Państwowa Straż Pożarna w trosce o bezpieczeństwo społeczeństwa polskiego. To temat, który podejmujemy na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. Naszym gościem jest pan generał brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. A my pragniemy zaprosić widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe. Z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Serdecznie zapraszamy, a my powracamy do naszej rozmowy. Panie generale, piorunochrony, czy są one konieczne na naszych budynkach, na budynkach gospodarczych, na mieszkaniach, na naszych domach? Bo kiedy tak przyjeżdżamy po naszych właśnie miasteczkach, miejscowościach, to tak nie widać tych piorunochronów za często. Jak to jest od strony prawnej? Budynki powinny być wyposażone w piorunochrony i w większości przypadków są wyposażone, z tym, że weszły w życie i dostosowania piorunochrony inne niż te, do których się przyzwyczailiśmy, te, które widać na zewnątrz budynku. Teraz również są takie piorunochrony, które odbierają, jeżeli dojdzie do wyładowania, tutaj odbierają je na szczytach dachów, natomiast dalej te przewody są schowane. Czasami są pod tynkiem w odpowiednich zabudowach, także ich na zewnątrz nie widać. Czy piorunochrony są skuteczne? Tak, są skuteczne i w dużej mierze, w większości przypadków chronią nas przed pożarem, bo jeżeli dojdzie do takiego wyładowania atmosferycznego, to no, może dojść do pożaru. Ale nie tylko do pożaru, bo zdarza się, że również wtedy urządzenia elektryczne, które mamy podłączone do tych swoich gniazdek, do prądu w mieszkaniu, może dojść do takiego zwanego przepięcia i no, te urządzenia mogą zostać zniszczone. Jeżeli mamy to urządzenie piorunochronne, w pewnej mierze przed tego typu zjawiskami również nas chroni. Także jeżeli ktoś nie ma jeszcze tej instalacji piorunochronnej, proszę ją założyć. A jak się zachować, kiedy piorun uderzy w budynek mieszkalny? No, jeżeli dojdzie do pożaru, to powinniśmy ten budynek opuścić. Wszystko zależy, jak to wygląda. Czasami tylko część tego budynku jest objęta tym pożarem. Jeżeli jest to coś niewielkiego, co jesteśmy w stanie stłumić, no, narzucić na to, na przykład na ten pożar koc, no, to możemy stłumić. Jeżeli nie, to powinniśmy opuścić budynek i powinniśmy wezwać Państwową Straż Pożarną, służby ratunkowe. Natomiast po takim wyładowaniu, jeżeli dochodzi do pożaru, no to jest kwestia tego pożaru, natomiast już innego tego zagrożenia tutaj w tym momencie większego nie będzie. Odbierzmy telefony, bardzo proszę. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy? Ksiądz Dariusz, proboszcz parafii Łękawica, diecezja radomska. Odnośnie audycji chciałem zapytać pana generała o dwie rzeczy. Dwa pytania mam. Pierwsze, na terenie mojej parafii jest oczywiście ochotnicza straż pożarna. To jest bardzo mała parafia i tylko niecałe 500 ludzi. No ale powiedzmy nie kategoriami parafii patrząc. Chciałem zapytać, ponieważ nasza ochotnicza straż pożarna ma bardzo stary już ten samochód, ponad 40-letni. No i trzeba byłoby pomyśleć o tym, żeby
pomóc tym chłopakom, naszym strażakom właśnie w wymianie tego sprzętu też. Chciałem zapytać pana generała, czy jaką drogą można byłoby się postarać o uzyskanie choćby nawet używanego jakiegoś samochodu, ale trochę lepszym stanie niż ten, który obecnie mamy? To jest jedno pytanie. I drugie pytanie odnośnie właśnie szkolenia dla dzieci i młodzieży, bo wspomniał pan generał wcześniej o tym, że są też środki na to, żeby w okresie wakacji na przykład zorganizować właśnie dla dzieci, dla młodzieży, szczególnie właśnie mam na myśli tutaj młodzież taką już w wieku dorastającym. Ja organizuję kolonie oczywiście dla dzieci co roku, ale to są takie kolonie dla dzieci. Natomiast właśnie może warto byłoby zainwestować też w taką młodzież dorastającą, którą warto byłoby zaangażować i już pod kątem w przyszłości troski o to, żeby właśnie pomagali też ludziom w potrzebie właśnie już jako dorośli, ale warto byłoby ich było już może teraz wychowywać do tego. I w związku z tym pytanie, czy gdzie się też można starać o takie właśnie środki dla młodzieży na okres wakacji, na jakieś szkolenia, czy wyjazdy właśnie, czy obozy. Moje takie dwa pytania do pana generała. Bóg zapłać, księże Dariuszu, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Łękawicę i parafię właśnie w Łękawicy. I dziękujemy za te dwa pytania. Tak, pytanie pierwsze dotyczące właśnie, jak ochotnicze straże pożarne mogą zwracać się o pomoc, prawda, czy w zakupie sprzętu, tutaj konkretnie o zakup samochodu, czy wymianę tego samochodu na nowy, i druga sprawa ta szkoleń dzieci, młodzieży. Tak, to odpowiem może na pierwsze pytanie, więc proszę księdza, oczywiście, że jednostka ochotniczej straży pożarnej może starać się o uzyskanie sprzętu używanego. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, Państwowa Straż Pożarna sprzęt zbędny, ale sprawny, może przekazywać jednostkom ochotniczych straży pożarnych. I więc to jest jedna droga, żeby uzyskać, zaraz powiem co dalej, uzyskać taki sprzęt, więc taki samochód. I druga ścieżka to jest zakup nowego samochodu. W większości przypadków przy zakupie nowych samochodów 80% wartości tego samochodu, są to kosztowne samochody, 80% środków finansowych na ten samochód są to środki publiczne, środki z budżetu państwa. Dla przykładu może powiem, że średni lekki samochód ratowniczo-gaśniczy to jest wydatek około 400 tysięcy złotych, w zależności od wyposażenia. Samochód średni gaśniczy to jest 800 tysięcy złotych. To jest najczęściej używany i stosowany, wykorzystywany samochód przez Państwową Straż Pożarną, ale również przez ochotnicze straże pożarne. No i samochód ciężki, ratowniczo-gaśniczy, to są samochody o wartości już od 1 000 000 złotych w górę. Inne specjalistyczne samochody, tak drabina na przykład, to już są rzędu 3,5 milionów złotych, samochody do ratownictwa, ciężkie samochody do ratownictwa technicznego nawet 5 milionów złotych, a samochody w pełni wyposażone do ratownictwa chemicznego jeszcze kosztują więcej. Ale tak, jeśli jednostka ochotniczej straży pożarnej ma takie potrzeby, powinna zgłosić swój wniosek do komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej poprzez komendanta powiatowego bądź komendanta miejskiego. Komendant powiatowy odpowiada za bezpieczeństwo, za sprawę ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu. Czasami zależy od województwa. W niektórych województwach jednostek ochotniczych straży pożarnych w danym powiecie jest nawet około 100, a są województwa, gdzie ich jest zaledwie tych jednostek kilka. I komendant ocenia, jakie są potrzeby w tym powiecie. Czy jest taka potrzeba, żeby dana jednostka dysponowała takim sprzętem? Bo może się okazać, że zdarzenia, no na przykład jednostka jest usytuowana w pobliżu jakichś dróg krajowych czy autostrad, gdzie tych zdarzeń, wypadków jest znacznie więcej i tam taki samochód by się przydał bardziej niż w miejscu, gdzie takiego zagrożenia nie ma. Czasami w pobliżu danej jednostki jest jakiś zakład wysokiego ryzyka i również potrzebny byłby taki samochód w tej jednostce. W innym miejscu nie ma takiego zagrożenia, nie ma takiego zakładu i ten samochód tam nie byłby tak bardzo potrzebne. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby każda jednostka takie samochody miała. Ja może powiem, że pojazdy w ochotnicze straże pożarne mają ponad 10
tysięcy, te 12 tysięcy jednostek ochotniczych straży pożarnych. I teraz droga prosta. Naczelnik bądź prezes tej ochotniczej straży pożarnej powinien pofatygować się do komendanta powiatowego albo, kiedy ten komendant powiatowy czy miejski wizytuje tę jednostkę, bo ja wydałem takie polecenie i każda jednostka musi być wizytowana przez tych komendantów. I wtedy zgłasza swoje potrzeby, komendant to ocenia, jest napisany wniosek, ten wniosek idzie do komendanta wojewódzkiego. Bardzo często trafia potem również do mnie, jeżeli potrzeby województwa nie mogą być spełnione poprzez te samochody, które tam się znajdują. No i wtedy czasami się zdarza, że przesuwamy również z innych miejsc. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o te samochody używane. Ale jednostka ochotniczej straży pożarnej powinna spełnić również pewne wymagania. Tam muszą być druhowie przeszkoleni, tam muszą być druhowie, którzy mogą wyjeżdżać do zdarzeń, więc muszą być w wieku pełnoletnim, więc od 18 do 65 roku życia. Tam musi być część tych druhów przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy takiej medycznej. I również ta jednostka powinna dysponować również jakimś tam sprzętem. No, jeżeli jednostka nie ma żadnego sprzętu, jest nowo jednostką, która powstała jako nowa, również ma szansę otrzymać taki sprzęt. Ale mówię, pod warunkiem, że komendant powiatowy oceni, że ona jest tam niezbędna. Jeśli chodzi o sprzęt nowy. Może ja dam przykłady. Większość jednostek ochotniczych straży pożarnych mają wkład własny. Kto jest tym, który tworzy te jednostki ochotniczej straży pożarnej? Samorząd gminy. Jeżeli gmina utworzyła taką ochotniczą straż pożarną, taką jednostkę, to musi partycypować również w kosztach. Powinna partycypować w kosztach utrzymania tej jednostki. I bardzo często jest tak, że gmina ma swoje środki własne, na przykład w wysokości 300 tysięcy złotych. Wtedy ja rozdzielam również środki dla komendantów wojewódzkich. Komendant wojewódzki, jeżeli jest to jednostka w krajowym systemie, więc przydziela środki z krajowego systemu, na przykład 150 tysięcy, to już jest 450 tysięcy. Ja dysponuję również środkami ubezpieczeniowymi i innymi środkami, również część z nich mogę przeznaczyć do tego zakupu. No i zwracamy się również do Narodowego Funduszu na przykład Ochrony Środowiska, czy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który dofinansowuje również w pewnej części taki samochód. Jeżeli mamy całą kwotę, to taki samochód kupimy. Ale żeby ten samochód był dofinansowany, żeby znalazł również tutaj poparcie komendanta powiatowego, również muszą być spełnione te same wymagania. Muszą być odpowiednio ludzie wyszkoleni, przeszkoleni, muszą być w odpowiednim wieku i musi być jeszcze odpowiednia ilość tych druhów i oczywiście muszą mieć kierowcę z odpowiednimi uprawnieniami. I szkolenia. I oczywiście szkolenia, więc proponuję, proszę księdza, żeby naczelnik bądź prezes tej jednostki ochotniczej straży pożarnej zwrócił się z tym problemem do komendanta powiatowego. Jeżeli nie będzie można zrealizować tej potrzeby natychmiast, to na pewno w jakimś tam określonym przedziale czasowym pomoc dla tej jednostki będzie. Mhm. A to szkolenia dla kandydatów do bycia druhem, właśnie dla młodzieży, dla dzieci? Tak, drugie pytanie. Więc my prowadzimy obozy dla letnie, dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Przy tych ochotniczych strażach pożarnych, tam są członkowie, którzy wjeżdżają do zdarzeń, są członkowie seniorzy, którzy odgrywają również bardzo olbrzymią i ogromną rolę, nie tylko, tak bym powiedział, samym tym, że oni są, ale również taką rolę również wychowawczą. Bardzo często to oni udzielają rad, oni uczą, oni pomagają tym młodszym druhom, ale również i dzieciom. I powstają tam może młodzieżowe drużyny pożarnicze. Kiedy przychodzi okres letni, tak jak wspomniałem, w ubiegłym 2 lata temu na takie obozy było przeznaczone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji 1 800 000 zł. Pan minister Jarosław Zieliński zwiększył tę kwotę do 2 800 000 w roku 2018. Mhm. Na przykład ksiądz Dariusz, prawda, w Łękawicy chce zorganizować takie szkolenie, co powinien zrobić?
takiego szkolenia... Czy właśnie straż pożarna w tejże miejscowości? Nie. No niestety, tutaj ksiądz nie zorganizuje, może zorganizować takie szkolenie, ale przy pomocy albo Państwowej Straży Pożarnej, albo no, druhów na przykład Ochotniczej Straży Pożarnej, bo te obozy trwają na ogół około 2 tygodni i te dzieci tam nie tylko wypoczywają i się bawią, ale również szkolą się na przykład w zakresie podręcznego sprzętu gaśniczego, ale nie tylko. Więc żeby takie szkolenie mógł ksiądz przeprowadzić, ksiądz musi zwrócić się również do komendanta powiatowego. Jeżeli komendant powiatowy uzna, że ksiądz będzie mógł spełnić te wymagania, przecież ksiądz nie jest strażakiem i nie musi tam szkolić dzieci, ale zorganizować taki obóz, takie szkolenie, może. Wobec tego musi zwrócić się ksiądz do komendanta powiatowego. My środki rozdzielamy już w kwietniu, w maju. Te środki trafią, z tym, że chciałem zauważyć, jest to dofinansowanie tych obozów. My w 2017 roku na takich obozach mieliśmy 3300 dzieci, ale już w ubiegłym roku, w 2018, blisko 7 tysięcy dzieci skorzystało z takich obozów. I jest to, mówię, dofinansowanie. W niektórych przypadkach zdarza się, że pokrywamy koszty całego takiego obozu, no ale w większości przypadków jest to tylko, mówię, dofinansowanie. Państwowa Straż Pożarna w trosce o bezpieczeństwo społeczeństwa polskiego to temat, który podejmujemy, a naszym gościem jest pan generał brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, a my odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę. Halo? Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże, prosimy. Eugeniusz Korne, to jest koło Kościerzyny na Kaszubach. Dzwonię z małej miejscowości, której szkoła też przyjęła jako jedyna, druga w województwie Piłsudskiego, który również zakładał straże pożarne, rotmistrz Pilecki. Mój ojciec po wojnie do 83 był prezesem. Mój brat jest obecnie komendantem. Cała rodzina była i motorniczymy. Także no jestem bardziej rozeznany w OSP, chociaż bardzo dużo znajomych miałem właśnie też w Kościerzynie w straży zawodowej. No najpierw wspomnę o gdzie świętujemy, o świętym Florianie, bodajże to jest 4 maja. No to jest też święto, które często brałem udział w spotkaniach polsko-niemieckich, bo jestem ponad 30 lat mieszkam w Niemczech i tam jest straż ochotnicza i zawodowa bardzo, bardzo mocna i szczególnie początek 90. lat to były coś wspaniałego dla chłopaków z Polski ten sprzęt zobaczyć. Miałem taką możliwość w 90. latach dosłownie za markę załatwić jedno czy dwa, co tu ksiądz właśnie dzwonił o samochodach na tamten czas, no bo coś wspaniałego, ale problem był z cłem. No chłopacy nie zdążyli, bo państwo polskie zamiast pomóc i te samochody, które były od naszych jeźdźców jeszcze by mogły służyć, nie biurokracja i to byłem załamany. Szkoda, bo mówię, jeździłem aż do Holandii i mogłem mieć 2 auta dosłownie za jedną markę. I te sprawy były szkoda. No muszę tylko też napomknąć troszeczkę... Panie Eugeniuszu, bo tutaj tak pan widzę, że z rodziny strażackiej, zatem domniemam, że ten temat moglibyśmy tutaj na czynniki pierwsze rozkładać, bo widzimy, że pan jest też i pewnie pasjonatem, ale prosimy o przejście do pytania, tak aby też inni radiosłuchacze, widzowie mogli łączyć się w nasze dzisiejsze rozmowy niedokończone. Panie Eugeniuszu, prosimy bardzo. Sytuację, no bo między zawodową i strażą ochotniczą no nie ma wielkiej chemii, jakby małe współzawodnictwo i wiem, że czasami na nich tak mówili panowie zawodowej brali, jak tu niedawno jedna pani A może czuć troszeczkę naftaliną. To bym troszeczkę chciał jeszcze poprawić. I moje pytanie też, no szczególnie jeszcze, no troszeczkę się zawiodłem, że no pozwolili, gdzie tyle sympatii mam, ludzie z zawodówki pozwalali się, gdzie tu tyle dowcipów, a dla mnie to nie był dowcip, bo mam szacunek do tych na tą czerwonkę, pozwalali sobie na chorobowe, to byłem bardzo, bardzo załamany i no i ostatni taki mój dla mnie problem w tym Koszalinie,
czy tam nie było odbioru, czy czasami przy odbiorach nie jest gdzieś czasami troszeczkę kumoterstwa, szczególnie w małych miejscowościach, gdzieś tam czasami my się wszyscy z nami, żeby tam mocniej w przyszłości może jednak nacisk zrobić. Nie przesadzać, ale też, żeby z tym odbiorem czasami kumoterstwo. Życzę wszystko i Floriana zawsze obchodzę. Dziękujemy, panie Eugeniuszu, z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Tak, te kwestie, które pan Eugeniusz podjął, pierwsza z nich to te relacje między Państwową Strażą Pożarną a Ochotniczą Strażą Pożarną. Proszę ojca, szanowny panie Eugeniuszu, cóż, jak widać, długo pan już jest poza naszą ukochaną ojczyzną, te 30 lat. I w chwili obecnej, i to nie tylko dzisiaj, ale i wczoraj, i rok temu, i 2 lata temu, i 5 lat temu, jak sięgnę wstecz tak daleko, to zawsze relacje między strażakami zawodowymi, obecnie Państwowej Straży Pożarnej, a druhami Ochotniczych Straży Pożarnych były bardzo dobre. My, tak wcześniej wspomniałem, część strażaków Państwowej Straży Pożarnej jest również druhami Ochotniczych Straży Pożarnych. My bez druhów Ochotniczej Straży Pożarnej nie dalibyśmy sobie w wielu przypadkach rady. My ich bardzo szanujemy, tak powiedziałem, mamy z nimi kontakt, my ich również szkolimy. Otrzymują również od nas w dużej mierze ten sprzęt, który my używaliśmy. My przy zdarzeniach jesteśmy razem. Dzisiaj również. W Warszawie, kiedy wybuchł ten pożar na Białołęce, również tam było, jeśli dobrze pamiętam, 11 zastępów ochotniczych straży pożarnych razem z nami. Wobec tego widać, że razem współpracujemy i działamy. Naprawdę nie ma żadnych między nami różnic. Widać to również na co dzień, ale widać to również i 4 maja, kiedy obchodzimy święto strażaka, święto świętego Floriana. Natomiast dalsza część pytania. Między innymi o odbiór tego escape roomu w Koszalinie. Dotycząca tego Koszalina. Ten budynek, w którym doszło do tego zdarzenia, był to budynek z początku lat 60. i jego przeznaczenie było handlowe. Przez tyle lat nie zmieniono przeznaczenia tego budynku, a więc uwarunkowania również związanych z bezpieczeństwem w tym budynku. A ten budynek pełnił rolę usługową i zdecydowanie inne tutaj wymagania wobec tego budynku powinny być zastosowane. My o tym nie wiedzieliśmy. Podobnie to wygląda nie tylko w Polsce, ale wygląda w Niemczech, w Holandii i w innych państwach. Kiedy doszło do tej tragedii na konferencję prasową, którą prowadziłem, przyjechało wiele ekip właśnie zagranicznych, również z Niemiec, gdzie mają ten sam problem. Też ta działalność nie jest znana i nie była znana strażakom w tych państwach. Przyjechali zobaczyć, jak my sobie z tym zjawiskiem poradzimy. My poradziliśmy sobie w tej chwili błyskawicznie. Wprowadziliśmy, pan minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński wprowadził zmianę tego rozporządzenia, które powoduje, że nie będzie już tak łatwo taką działalność uruchomić, a żeby ją uruchomić, będzie trzeba spełnić odpowiednie wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Idziemy również dalej, bo chcemy również, żeby były zmienione inne przepisy związane, przepisy budowlane. Właśnie chodzi o to, żebyśmy szybciej byli informowani o zmianie przeznaczenia danego budynku. I dalsza część pytania pana Eugeniusza, która dotyczyła pewnego rodzaju kumoterstwa, bo z jednej strony tutaj już pan generał wspomniał, że jakaś część środków, prawda, idzie do Straży Pożarnej, między innymi przez samorządy. I tutaj też właśnie przy tych odbiorach różnego rodzaju, czy tutaj nie ma pewnego rodzaju takiej, no, sprawy nie do końca klarownej? Proszę ojca, jeśli chodzi o środki finansowe, te z budżetu państwa, środki publiczne, które są kierowane do Ochotniczych Straży Pożarnych, te wszystkie środki przechodzą przeze mnie. I tutaj nie ma żadnego kumoterstwa, są rozpatrywane potrzeby. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkich potrzeb spełnić, ale staramy się te najpilniejsze i te, które są mniej pilne, nie zrealizowaliśmy ich w tym roku, no spróbujemy zrealizować w następnym roku. Ja, rozdzielając te środki, posługuję się tylko dokumentami,
wnioskami i opiniami komendantów wojewódzkich, komendantów powiatowych. To nie jest tak, że tam decyduje jedna osoba. Tak jak powiedziałem, to przechodzi taki wniosek przez komendanta powiatowego, potem idzie do komendanta wojewódzkiego, który opiniuje i potem przychodzi dopiero do mnie. I wtedy te środki są przekazywane. Jeśli chodzi o kumoterstwo, nie wiem, tak zwane w samorządach, no samorządy właściwie tutaj dają tylko opinie, jeżeli jest taka potrzeba. Na ogół to samorządy wspierają te ochotnicze straże pożarne. Ja przyznam się, że z takim zjawiskiem nie miałem do czynienia. Odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, szczęść Boże. Moje nazwisko Janusz Kowalik. Ja zwanie z Koszalina i tutaj chciałbym zapytać, może jedno z pytań to, widziałem ostatnio taki artykuł w internecie, że tam oskarżają pracownicy pana komendanta o jakieś tam układy, o straszne rzeczy. Ja chciałbym zapytać, jak to możliwe, że ludzie, że w tej formacji takiej pięknej, jaką jest straż pożarna, że ludzie mogą takie straszne rzeczy wymyślać. No, w głowie mi się to nie mieści. Ja chciałbym po prostu zapytać, skąd może się w ludziach brać taka zawiść? A drugie moje pytanie, to tak może przy okazji, może troszeczkę śmieszne. Widziałem ostatnio wywiad z panem komendantem w Koszalinie bodajże odnośnie tych pożarów, prawda, w tych pokojach. I tam wszyscy mieli jednakowe czapki, tylko pan komendant miał tą czapkę troszkę inną, bo pan miał wygiętą w drugą stronę. I chciałbym zapytać, czy to są po prostu dwa różne rodzaje, o których nie wiedziałem i... Czy to tylko tak? No i to chyba wszystko. Pozdrawiamy, panie Januszu. Panie komendancie, czy co pan generał się ustosunkować? Muszę spojrzeć na zdjęcie, zacznę od końca pana wypowiedzi i zobaczyć, w jakiej czapce byłem ja. Może pod innym kątem była ustawiona kamera. My mamy identyczne czapki, wszyscy. Wobec tego nie mogłem mieć innej niż moi strażacy. Więc którzy tam byli ze mną, ale muszę spojrzeć na zdjęcie, w jakich czapkach byli strażacy, którzy stali koło mnie. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą część pana wypowiedzi, przyznam się, że nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, jakie wypowiedzi i w jakich mediach są głoszone czy opisywane. Zawsze osoba, może powiem tylko tyle, że każda, może o to chodzi, każda osoba, która jest wymagająca wobec swoich pracowników, współpracowników, na ogół jest postrzegana niezbyt dobrze, bo wymaga. Zmieniło się. Przez te 3 lata w Państwowej Straży Pożarnej zmieniło się bardzo dużo. My w latach poprzednich byłem również oczywiście na Pomorzu, w pana okolicy, nie tak dawno, nie tylko chodzi o ten Koszalin, byłem jakieś 2 miesiące temu i ja jeżdżę po jednostkach ratowniczo-gaśniczych, po jednostkach ochotniczych straży pożarnych. Ale w czym rzecz? Strażacy mówili mi, jak wyglądało to wcześniej, na przykład w 2015, 2014, 2013 roku. Już wczesną jesienią, we wrześniu, strażacy nie mieli pieniędzy na paliwo. Też można znaleźć te informacje w różnych mediach, w internecie. Brakowało pieniędzy. Komendant chodził, tak bym powiedział, troszkę po prośbie, po samorządzie, po właścicielach różnych silnych firm, żeby dofinansowali tę jednostkę, bo nie było tych środków nawet na benzynę. Nie było środków na środki gaśnicze. Również komendanci i ci strażacy, którzy tam służą, mówili, że mieli problem z zapłaceniem rachunków zimą za prąd. Były przypadki, gdzie jednostki nie miały pieniędzy, żeby zapłacić za wodę, którą pobierali na terenie tej swojej jednostki, bo strażak, kiedy nie wyjeżdża, no to również się doskonali, ćwiczy. Jeżeli ćwiczy, jeżeli prowadzi akurat ćwiczenia, gdzie potrzebny jest ośrodek gaśniczy, ten podstawowy, woda, no to z tych hydrantów my tą wodę pobieramy. Jeżeli mamy na terenie jednostki, są liczniki, my musimy za to zapłacić. Nawet i tak było. Teraz tak nie ma. Ja może przypomnę tutaj, proszę Państwa, w latach 2005, 2000
przepraszam, 2007-2015 generalnie ówczesny rząd dał tylko strażakom Państwowej Straży Pożarnej jedną podwyżkę w wysokości 300 zł. Jak to się zmieniło od 3 lat? W 2016 roku strażacy dostali średnio na etat podwyżkę 198 zł. W 2017 roku weszła w życie ustawa modernizacyjna, która również przyznaje w dwóch turach podwyżki dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Pierwsza ta podwyżka weszła w życie od 1 stycznia 2017 roku w kwocie średnio 253 zł na etat. To była już druga podwyżka. W ubiegłym roku, w 2018 roku, od 1 lipca weszła kolejna podwyżka dla strażaków uposażonych w grupach od 1 do 8. To są to uposażenia najniższe i pan minister spraw wewnętrznych i administracji przeznaczył dodatkową podwyżkę. Od mniej więcej 200, bo to zależy od grupy, od 200 do 140 zł. Gdybyśmy średnią wyciągnęli z tego, dla każdego strażaka byłoby to 126 zł. W tym roku, w 2019 roku, od 1 stycznia wchodzi nowa podwyżka. Druga tura, gdyby część tej ustawy modernizacyjnej w wysokości 309 zł na etat oraz dochodzą środki, które zostały no, wynegocjowane przez związki zawodowe z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Razem ta podwyżka, w skład której te 309 zł będzie wchodzić, wynosi 655 zł. I jeszcze jedna podwyżka wejdzie, jest zagwarantowana tym porozumieniem, w wysokości 500 zł od 1 stycznia 2020 roku. Taki jest wzrost również tych naszych płac. Ja tylko pokazuję, jak to się zmienia. Samych samochodów, które kupiliśmy dla Państwowej Straży Pożarnej w roku 2018 jest ponad 500. Zdobyliśmy trzy projekty, Komenda Główna zdobyła trzy projekty unijne o wartości 603 miliony złotych. Wszystkie 97,6% tych środków poszło w sprzęt dla Państwowej Straży Pożarnej. Jeżeli my mamy nowszy, lepszy, to ten, który używaliśmy do tej pory, przekazujemy Ochotniczym Strażom Pożarną. Cóż, ja przyzwyczaiłem się do krytyki. Jeżeli ktoś musi krytykować, może ma za dużo czasu, może ma taki charakter, życzę, żeby ten charakter się poprawił. Odbierzmy jeszcze jeden telefon, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Dzwoni Jerzy z Turechowa. Jest bardzo mało czasu, więc... A możemy poznać imię? Jurek Jerzy z Turechowa. Prosimy, panie Jerzy. Po prostu, bo akurat tego lata miałem zdarzenie takie i byłem świadkiem na mojej... Bo mam dom na wsi i mieszkanie w mieście. I byłem świadkiem, jak działała Straż Pożarna, więc bardzo sprawnie. I bardzo sprawnie po prostu jeden zastęp Straży Pożarnej zawodowej i kilka zmieniali się strażacy ochotnicy. Potężna lipa powaliła się i bardzo sprawnie to przebiegło. A druga sprawa odnośnie czujek, czadu i gazu. Po prostu ludzie są nieświadomi i na przykład są stare budynki i nowe budynki. Ja mieszkam w starym, obok są nowe. I na tych nowych są piece z zamkniętą komorą spalania i są wyciągi turbowenty. To na pewno pan generał by wiedział, co chodzi. A w starym budownictwie są z otwartą komorą piece i ludzie na zasadzie małpiego ciągu też chcą tak samo turbowenty, szczelne okna. No i później czujki się czadu czasami wzbudzają, czasami czujki czadu to rzadziej i gazu. No i trudno ludziom wytłumaczyć, że jest przeciągnięcie. Dopóki piec się pali, jest ciąg. Jak przestanie się palić, otwarta komora spalania. I wyciąg po prostu, no wyciąga tak mechanicznie, bo można po prostu taki turbowent, to taki kręci się takie coś na dachu i to wspomaga wyciąg powietrza. No i bardzo trudno ludziom to wytłumaczyć. No i teraz jest tak, że kominiarz mówi, nic nie zrobimy, bo po prostu jak piec zgaśnie, to no musi te spaliny przejść przez mieszkanie, pójść do wentylacji, ale to zapiszczy, przestanie i tym się nie przejmować. Po prostu ludzie po prostu są niewyszkoleni, a na zebraniu decydują niewyszkoleni ludzie. I brakuje na tych zebraniach wspólnot, chociaż żeby przyszedł kominiarz, żeby przyszedł strażak. I tak nawiasem mówiąc, kominiarz mówił, że nie wolno tego montować, ale ludzie się uparli, przegłosowali, jest.
I to bym miał na tyle. Jeszcze raz pozdrowienia za bardzo sprawne działanie straży. Dziękuję. Dziękujemy również, panie Jerzy. Pozdrawiamy. Panie generale. Serdecznie chciałem panu podziękować za uznanie dla sprawności strażaków Państwowej Straży Pożarnej i druhów ochotniczych straży pożarnych. Ma pan rację z tymi piecami. Tak ja powiedziałem dzisiaj w tej naszej audycji, że przyczyną tych pożarów, takich nieszczęśliwych zdarzeń przede wszystkim jest człowiek. I jeśli chodzi o te czujki, tak ja czujniki, tak jak powiedziałem, one są bardzo sprawne i mogą nas ostrzec. Jeśli chodzi o te urządzenia wszystkie grzewcze, również powinny one pracować tak i w taki sposób, jak zostały do tego przeznaczone. Jeżeli wykorzystujemy inaczej, no to dojdzie do problemu. Jeżeli instalacje kominowe, wentylacyjne, dymowe mamy niesprawne, tak tutaj to ten przykład, który pan podał, no to może dojść do zagrożenia. Ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że te czujki czadu, jeśli ktoś nie potrafi zainstalować sobie tej czujki, więc dla osób starszych, samotnych, dla osób niepełnosprawnych, które są samotnymi osobami, my tam przyjedziemy, jeśli państwo do nas zadzwonią, i pomożemy zainstalować albo zainstalujemy tę czujkę. Część czujek my również w miarę naszych możliwości finansowych kupujemy i rozdajemy nieodpłatnie. Bóg zapłać za tę część naszego dzisiejszego spotkania. Temat Państwowa Straż Pożarna w trosce o bezpieczeństwo społeczeństwa polskiego. Zapraszamy na drugą część naszego spotkania na antenie Radia Maryja o godzinie 21:30. Serdecznie podziękowania, panie generale, za tę część. Naszym gościem jest pan generał brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. To podziękowanie także dla wszystkich widzów oraz słuchaczy, widzów telewizji, trwam słuchaczy na Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.